Dzień dobry, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro i zapraszam na kolejny wywiad na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest pan Dobromir Sośnierz, poseł, były poseł w Parlamencie Europejskim, jak również w polskim Sejmie ostatniej kadencji. Wieloletni działacz partii wolnościowych i ruchów wolnościowych. Dzień dobry, panie Dobromirze. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać dzisiaj z panem o sytuacji w Unii Europejskiej w kontekście tego, co się wydarzyło we Francji, jak również w ogóle Unii Europejskiej i o sytuacji Polski również w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje ostatnio na arenie międzynarodowej. Jak pan ocenia ten wynik drugiej tury wyborów we Francji? Ten nowy ruch ludowy, to się nazywa chyba, i Zgromadzenie Narodowe Marie Le Pen. No, teoretycznie miało być inaczej, a okazało się, że to Zgromadzenie Narodowe Marie Le Pen dopiero na trzecim miejscu, partia Macrona na drugim miejscu, 168 do mandatów. A czy to wynika z ordynacji wyborczej, czy jednak Francuzi się trochę przestraszyli partii eurosceptycznej, nazwijmy to? Nie wiem, bo ja nie śledzę tak dobrze sceny politycznej francuskiej. W Polsce co do tego się spieramy często, dlaczego to się nastąpiło, a co dopiero w innym kraju. No, efekt jest taki, że te partie, nazwijmy to systemowe, te partie głównego nurtu, te, które do tej pory definiowały kierunek polityki Francji, zwłaszcza wobec Unii Europejskiej, zostają władzy, tak? I tu się nic nie zmienia. Zdołały się obronić przed tym, co się wydawało nieuchronne, że ten front narodowy jednak, Zjednoczenie Narodowe teraz rośnie w siłę na tyle, że będzie ten stolik wracać. No, skończyło się jak się skończyło, więc żadnej mocnej korekty nie będzie. Oczywiście trochę stracha się najedli i być może w związku z tym oni sami też tę politykę swoją odrobinę zmienią, nie chcąc dopuścić do tego, żeby to społeczne niezadowolenie ich zmiotło w kolejnym podejściu. Natomiast to, że udało się aż tak mocno zepchnąć to Zjednoczenie Narodowe na trzecie miejsce ze spodziewanego pierwszego, przypomnę, to oznacza, że no, tutaj Macron i jego zwolennicy, mimo pewnych problemów, które się z tym wiążą, że im się lewica wysunęła na czoło, no mogą się czuć zadowoleni i uznać, że się obronili. Pan był przez mniej więcej rok europarlamentarzystą. Nakręcił pan zresztą bardzo dobry film na temat europarlamentu. Miał pan do czynienia z politykami tych państw zachodnich, europosłami. Czy pana zdaniem w ogóle w Europie Zachodniej jest możliwe, żeby partia, prawdziwa partia prawicowa, nie taka jak to Zgromadzenie Narodowe czy inne partie, które mają się za prawicowe według naszych standardów, niekoniecznie są prawicowe, żeby w ogóle mogła osiągnąć jakiś lepszy wynik? No tutaj mówimy raczej o partii po prostu suwerennościowej, a nie prawicowej. To ma wspólnego, dlatego jest porównywana z Konfederacją, że ma sceptyczny stosunek do oddawania większych kompetencji do Unii Europejskiej. I samo to chyba to jest za mało, żeby nazywać partię prawicową, bo ona w sferze gospodarczej ma program bardzo protekcjonistyczno-socjalistyczny. Taki to nie jest partia wolnorynkowa. Bardziej przypomina PiS niż Konfederację pod względem gospodarczym. Więc trudno, rzeczywiście no, nie jest to prawica, nie jest to jakaś siła na pokrewna. Natomiast to, co mamy wspólnego, to ten stosunek do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie partie te właśnie bardziej suwerennościowe będą uzyskiwały na popularności ze względu na to, że Unia Europejska zmierza w kierunku, który będzie coraz bardziej dokuczliwy dla większości mieszkańców Unii Europejskiej, ze względu przede wszystkim na tę politykę klimatyczną. Różne wariactwa zachodnich społeczeństw, te wszystkie tęczowe pomysły, prawda, ta polityka taka lewacka w odniesieniu do równouprawnienia rzekomego płci, to wszystko w zasadzie tam nie budzi jakiegoś wielkiego sprzeciwu z tego, co można się zorientować, tak patrząc z zewnątrz. Natomiast to, co moim zdaniem będzie miało decydujący wpływ na utratę popularności przez Unię, to pakt klimatyczny i migracyjny. Polityka migracyjna, ona się oczywiście może trochę zmienić po przyjęciu tego paktu migracyjnego, bo on oprócz tych mechanizmów, które są absolutnie nie do przyjęcia dla nas, zawiera parę rozwiązań, które być może chociaż trochę uporządkują sytuację. Natomiast dłuższą metę wydaje mi się, że zmęczenie tą ilością tych przybyszów, brak asertywnej postawy ze strony Unii Europejskiej w połączeniu z tą coraz bardziej kosztowną polityką klimatyczną, która będzie ludzi po prostu denerwować na co dzień, tak jak te przyczepione zakrętki, które są tylko jakimś drobiazgiem, prawda, ale jak tak jeden po drugim taki drobiazg będzie wchodził, plus wielkie koszty energii, plus te remonty domów i tak dalej, no to będzie powodowało, że te partie, które są sceptyczne, niezależnie od ich zabarwienia ideowego, czy one są bardziej lewicowe, czy bardziej prawicowe, czy bardziej socjalistyczne, czy bardziej wolnorynkowe, będą po prostu zyskiwały na popularności w długiej perspektywie. Ale czy uważa pan, że tutaj będzie trend bardziej w kierunku zmiany, powiedzmy, funkcjonowania Unii Europejskiej, czy generalnie będziemy zmierzać w kierunku upadku tej struktury, nazwijmy to, politycznej? Nic nie zapowiada rychłego upadku. Partie, które postulowały wyjście z Unii, w żadnym kraju, o ile mi wiadomo, Unii Europejskiej nie mają takiego poparcia, żeby do tego w dającej się przewidzieć perspektywie doprowadzić. W związku z tym raczej będzie się to toczyło, będzie to próba szarpnięcia Unią w jedną lub drugą stronę przez tych, którzy wzywają do opamiętania, lub przez tych, którzy chcą jeszcze bardziej pogłębić te procesy, bo tacy też są. Nie wydaje mi się, żeby to się miało szybko rozlecieć, chociaż oczywiście bardzo trudno jest takie rzeczy prognozować, bo Związek Radziecki, jakby pan mnie spytał 5 lat przed rozpadem Związku Radzieckiego, czy się rozpadnie, też bym powiedział, że pewnie nie tak szybko. Skoro przetrwał 90 lat w ogromnej biedzie, to jeszcze kilkanaście lat to na pewno. A tutaj się okazało, że jednak w pewnym momencie już było na tyle, świadomość decydentów sowieckich była na tyle duża tego, że to po prostu się ten system rozwala od środka, że zdecydowano się w końcu na radykalne posunięcia. I kiedy Unia Europejska się na tyle zmieni czy rozpadnie, to trudno powiedzieć, bo skoro, tak jak powiedziałem, Związek Sowiecki, który był dużo gorzej zarządzany jednak niż Unia Europejska, bo pomysły na rządzenie Sowietami były dużo głupsze niż te, które mają tutaj rządzący Unią Europejską, to znaczy, że pewnie taki organizm może jednak upadać bardzo długo. Ja pamiętam, taka dygresja, w 1987 roku jeszcze kupowałem na kartki paliwo do mojego motoroweru. Miałem przydział chyba 9 litrów na miesiąc, a 2 lata później oglądałem rozbicie pomnika Dzierżyńskiego na placu Dzierżyńskiego, dzisiaj Bankowym w Warszawie. Także to rzeczywiście wszystko jest dość nieprzewidywalne. Ale czy pan uważa, że w ogóle jest możliwe naprawienie tak daleko posuniętego mechanizmu, tak skomplikowanego, gdzie jest cała masa różnych dyrektyw, układów, lobbingu, interesu wielkich korporacji? Czy to w ogóle jest realne, żeby odwrócić pewne trendy, tak jak Zielony Ład, czy te wszystkie pakiety migracyjne? Moim zdaniem nie. To oczywiście zależy, co naprawić, tak? Bo mogą być jakieś korekty wdrożone. Jedna czy druga dyrektywa może być uchylona albo zreformowana gruntownie. I to się już zdarzało zresztą. Słynna krzywizna bananów, z tego co im już nie obowiązuje na przykład. Tak? To jednak te przepisy jednak Unia się czasami wycofuje z czegoś. Tak? Natomiast jeśli mówimy o takiej gruntownej reformie, znaczy żeby to stało się ponownie Europa wolnych narodów, Europa, w której Unia nie wtrąca się we wszystko, Europa, w której jest tylko wolny handel, strefa Schengen, a nie ma tych wszystkich dyrektyw, które regulują wielkość spółczek, tam, prawda, wysokość stopni, czy wtyczki w telefonach, żeby po prostu wszystko od kołyski, to wydaje mi się, że nie ma odwrotu od tego. Generalnie ciążenie każdego dużego organizmu biurokratycznego, państwowego idzie w tym kierunku, żeby było coraz więcej regulacji. Dlaczego tak się dzieje, to jest tam dłuższy wykład, natomiast no, tak się dzieje i to przeciwstawienie tego żeglowania pod prąd wymaga no, dużej stanowczości, wizjonerstwa i przyzwolenie na to, żeby państwo się wycofywało, też ciężko uzyskać. Tym bardziej nie wyobrażam sobie zrobienia tego w tak złożonym organizmie, jakim jest Unia, gdzie w każdym kraju wybory są w innym czasie, wygrywane przez kogoś innego. Wyprowadzenie takiego organizmu ze stanu inercji, takiego bezwładu, w którym się już porusza, jest jeszcze bardziej skomplikowany. W związku z tym wydaje mi się, że to jest pociąg, który jedzie na ścianę, aż się o tą ścianę roztrzaska. Tam drobne korekty, tak jak powiedziałem, pewnie się będą zdarzały, wymuszone sytuacją. Natomiast nie wydaje mi się, że miałyby to być jakieś gwałtowne zmiany, które by spowodowały, że że ta Unia będzie spełniała nasze oczekiwania, a przynajmniej nie będzie przeszkadzała w ich realizacji, bo jakby to jest też moim zdaniem pytanie, które trzeba sobie postawić jako ruch wolnościowy, które powinniśmy sobie postawić, czy my jesteśmy w stanie nasz program zrealizować w ramach Unii Europejskiej. Moim zdaniem nie. W obecnym kształcie Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie wprowadzić państwa minimum w Polsce. To wymaga wyjścia z Unii Europejskiej albo jej gwałtownej zmiany. Wydaje mi się, że gwałtowna zmiana jest niemożliwa, to prostsze jest już wyjście, dlatego ja osobiście uważam, że podtrzymywanie mrzonek o reformie Unii Europejskiej jest po prostu szkodliwe w wykonaniu wszystkich, którzy te mrzonki podtrzymują, bo tego się zrobić nie da. Już wiemy, że w tej kadencji znowu się nie uda tego zrobić. Tak, to już jest w zasadzie przesądzone po tych wyborach, a jeszcze wybory Francji to jakby pieczętują los Europy na kolejne kilka lat. Więc ci, którzy mówili, że nie wychodźmy z Unii, bo Unię trzeba zmienić, a wejście do Unii to nie był błąd, tylko tam no, po prostu wymagane są korekty, no to teraz niech wytłumaczą, jak to chcą zrobić, jak oni chcą zmienić tę Unię Europejską. Niech rozpiszą w punktach plan tych zmian, co jest realne. No, moim zdaniem prawie nic nie jest realne. Tak? I nawet gdybyśmy wygrali jako Konfederacja wybory w Polsce, czy nawet już nie tylko Konfederacja, ale nawet jakby sama ta frakcja wolnościowa, gdy mogła rządzić Polską, już nawet nie licząc się z głosem narodowców czy korony Grzegorza Brauna, to i tak nie byłaby w stanie wprowadzić w Polsce takiego programu, o jakim marzyliśmy. No bo Unia Europejska po prostu na to nie pozwoli. I to nie tylko dlatego, że są dyrektywy, tylko widać, jak PiS próbował robić reformę sądownictwa, prawda? No, oczywiście taką jak byle jaką, tak? Ale nie specjalnie mądrą, niedobrze przemyślaną i niewiele wnoszącą. Natomiast reakcja Unii Europejskiej, która przez 8 lat konsekwentnie prowadziła wojnę hybrydową przeciwko polskiemu rządowi, pokazuje, z czym my się będziemy musieli zmierzyć. To jedynie na to jakiś drobiazg był, tak? Gdybyśmy próbowali podważyć podstawowe tej dogmaty unijnej polityki, no to będziemy po prostu poniewierani przez Unię, to nic nie dostaniemy. Tak? Będziemy płacić składki, będą na nas nakładać. Gdybyśmy chcieli wprowadzić w Polsce taki ustrój, jaki chcemy, no to Unia Europejska tak długo okładałaby nas różnymi sankcjami, że i tak by się to członkostwo kompletnie nie opłacało. W związku z tym, moim zdaniem, już teraz trzeba się na to zdecydować i co najwyżej negocjować już z pozycji niepodległego państwa, ponownie renegocjować wszystkie traktaty o wolnym handlu, tak żeby w tej strefie wolnocłowej, strefie wolnego handlu, w strefie Schengen pozostać, bez podlegania pod ośrodek biurokratyczny w Brukseli. Ale jednak, widzi pan, w Konfederacji generalnie krytykuje się to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ale pan jest jednym z niewielu posłów, jeszcze pani Anna Bryłka też to otwarcie mówi, że gdyby było głosowanie, to głosowałaby, i pan też to mówi, za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Pozostali politycy pewnie są, ale no nie przebijają się. Generalnie polega to na tym, że krytykujemy, ale jakby coś, to jesteśmy za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. To pewnie wynika z dużego poparcia Polaków dla naszego członkostwa. To jest w ogóle inny temat, w Unii Europejskiej. Czy taka postawa pana zdaniem na dłuższą metę jest dobra, tak? Bo skoro partie prawicowe, jednoznacznie prawicowe mówią oficjalnie, że jednak nasze członkostwo w Unii jest korzystne, no to gdzie szukać tutaj nadziei zmiany? Gdybym uważał, że to jest dobre, to bym tak też robił. Uważam, że to nie jest dobre i właśnie chętnie bym się dowiedział. Tak naprawdę nie usłyszałem takiego realistycznego programu, jak ta naprawa Unii Europejskiej miałaby polegać, albo jak inaczej możemy wprowadzić w życie nasze ideały, nasz program, jeśli nie przez wyjście z Unii. Ale myślę, że tak, my powinniśmy przede wszystkim przekonywać ludzi do naszego programu, a nie tylko żeglować na fali sondaży i tego, co ludzie już tak myślą. I dlatego to nie ukrywam, że nie przekonuje mnie ten kierunek. Natomiast no, też każda większa partia ma swoje frakcje. I pewnie frakcja taka mniej radykalna wobec Unii Europejskiej, frakcja, która chce jednak prowadzić tej reformy, może w ramach Konfederacji istnieć. Tak? No, szkoda, że po prostu ten głos stał się zbyt może przytłaczający, zbyt dominujący w ramach Konfederacji, zwłaszcza w poprzedniej kampanii sejmowej, można to było zauważyć. I ten głos taki no, twardy, eurosceptyczny był słabo słyszalny. Naszym zadaniem jest nie tylko zarządzanie emocjami takimi, jakie one są, tylko ich wpływanie na nie, ich zmiany, tak, że powinniśmy się starać po prostu przekonywać Polaków do tego, że to niestety jest konieczne, żeby oni przestali bezwarunkowo wierzyć w Unię Europejską i żeby ten głos przeciwko członkostwu w Unii nie był traktowany jak jakieś odium, tak, no bo to jest problem, kiedy już wszyscy zaczynają uciekać od tego, jak od parzącego kartofla, to wytwarza się wokół tego swego rodzaju temat tabu, tak? To staje się takim tematem tabu, którego kolejni politycy potem boją się dotykać i do tego nie powinniśmy dopuszczać, tak? Żeby w Konfederacji również stawało się to tematem tabu, którego politycy boją się nawet poruszać, boją się być skojarzeni z takim hasłem. Bo wie pan, bo ja się zastanawiam, czy kiedy już uda nam się dzięki takiej polityce, mówię nam, no bo ja też jestem członkiem Konfederacji, kiedy uda się zdobyć większe poparcie dzięki odstąpieniu od części takich ważnych programowo, dla mnie osobiście również, punktów i osiągniemy powiedzmy te 15%, no to przecież chyba nikt rozsądny nie uwierzy w to, że kiedy już osiągniemy taki wynik, to potem wrócimy do tych wartości konserwatywnych. Czy to jest zagrożenie, że staniemy się partią taką właśnie bardziej środka niż prawicy? Takie zagrożenie też dostrzegam, dlatego raz schowany do szafy postulat w obawie przed opinią publiczną, już z tej szafy pewnie nie wyjdzie. No bo człowiek ma potem tylko jeszcze więcej do stracenia, co się tak wydaje, że no dobra, teraz walczymy o ten, a potem w lepszych okolicznościach sobie to wyciągniemy. No otóż, no nie, jeśli to, o ile oczywiście to jest ten mechanizm, bo ktoś, jeśli szczerze uznał, że Unia Europejska nadaje się do zmiany i ma taki program, ma taki pomysł, jak to zrobić, no to okej, no to nie jest chowanie do szafy, tylko to jest po prostu zmiana poglądów, to okej. Natomiast jeśli ktoś tak robi, że chowa postulat dlatego, że żeby się ludzie teraz nie dowiedzieli, to wrócimy do tego później, no to jest to droga donikąd, tak? No bo oczywiście później będzie miał tylko jeszcze więcej do stracenia. To jest jak przy 5%, czy 7%, czy 8% się boi, no to jak bardzo będzie się bał, kiedy będzie miał 20%, tak? To może wszystko stracić. Jeśli w dodatku to przez ileś lat będzie unikał tego tematu, no to właśnie sam przyczyni się do tego, że wokół tego tematu powstaje to tabu. A żeby Unia Europejska w ogóle nas szanowała, to Unia Europejska musi mieć tyle głowy, że w Polsce jest silna frakcja za wyjściem z Unii i jeśli Unia nie przestanie się głupio zachowywać, no ta frakcja dojdzie do władzy. To wtedy może mamy jakąś pozycję negocjacyjną. Również wtedy, kiedy jakiś eurofil jedzie do Brukseli negocjować, to jemu będzie przecież prościej, a nie trudniej, jeśli ma za plecami groźbę przejęcia w Polsce władzy przez eurosceptyków. Zawsze może z tymi kolegami z Unii Europejskiej rozmawiać właśnie w ten sposób. Także jeśli wy tu nie ustąpicie w jakiejś ważnej dla nas sprawie, to w Polsce wybory wygra Sośnierz, prawda, z Bryłką wygrają wybory i wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej. Jeśli ta groźba będzie realna, no bo w tej chwili pewnie by nie była realna, tak, gdyby ktoś próbował taką kartę zagrać, ale gdyby była realna, no to myślę, że wzmocniłoby to, a nie osłabiło pozycję negocjacyjną. Więc w interesie również euroentuzjastów jest to, żeby było silne stronnictwo eurosceptyczne. Ale czy nie obawia się pan, czy uważa pan, że istnieje takie ryzyko, że jeżeli Konfederacja pójdzie bardziej do środka, to na prawej stronie wyrośnie inna siła polityczna, która zaspokoi zapotrzebowanie na bardziej właśnie konserwatywną politykę? Tak, pewnie będzie. No, to jest taki cykl życia wielu partii, które próbowały pójść tą drogą. No, z perspektywy czasu można powiedzieć, że większość niestety właśnie tak dryfuje. Tak. Każda partia założona jako, niemal każda założona jako radykalna i ideowa, w miarę zyskiwania poparcia staje się mniej radykalna i ideowa. Do tego momentu, że w pewnym momencie odcina się od swoich korzeni i zwalnia w tym miejscu pewną niszę ekologiczną, w której wyrasta kolejny ruch odtwarzający początki tego większego. No i tak to się kula. No. To nie chciałbym, żeby tak się stało w naszym przypadku. Panie Dobromirze, władza się w Polsce zmieniła. Donald Tusk wrócił po 8 latach do władzy. Ludzie jakby zapomnieli, jakie były rządy poprzedniej Platformy Obywatelskiej. Dzieją się rzeczy niezbyt interesujące, wycofywanie się z różnych inwestycji. Ja już pomijam, bo to różne są poglądy, czy one są zasadne, czy bardziej, czy mniej zasadne, tak jak CPK. Nawet w naszej partii są różne na ten temat zdania. Ale generalnie mam wrażenie, że dzieje się takie silne zwijanie po prostu gospodarki polskiej i trudno mi uwierzyć w to, że to jest taka sobie nieudolność tylko. I zastanawia mnie, co się dzieje, że ta koalicja obywatelska ma tak duże poparcie cały czas, prawda? Co w ostatnich wyborach dała temu wyraz, wygrywając po raz pierwszy chyba tam po 9 czy 10 latach z Prawem i Sprawiedliwością. No, dlatego, że poparcie dla partii jest udzielane najczęściej z powodów zupełnie irracjonalnych. Ludzie niewiele znają się na polityce, niewiele ją obserwują, a kierują się właśnie tym, czy kogoś lubią, czy kogoś nie lubią. No i w tej chwili moda na nielubienie PiS-u była na tyle silna, że udzielono politycznego poparcia dla odsunięcia PiS-u od władzy, niezależnie właściwie od samego programu Platformy, bo to ludzie nie głosowali na program Platformy, bo go w większości nie znali, a jak znali, to większość traktowała z przymrożeniem oka, a jak nawet nie traktowała, to już wie, że należało traktować z przymrożeniem oka, to po prostu głosowali na to, żeby przeciwko PiS-owi, tak? No i ta emocja jeszcze do końca nie wygasła. Nadal jest jakaś tam grupa ludzi, właśnie około tych 30%, dla której nienawiść do PiS-u jest ważniejsza niż wszystko inne w państwie i te rozliczenia, odsuwanie PiS-u od kolejnych tam stanowisk, taka bardzo konfrontacyjna polityka związana z tym jest jak najbardziej wystarczającą nagrodą za takie, a nie inne głosowania i oni dają tego społecznego przyzwolenia na ten kierunek. Oczywiście w miarę jak te rachunki za prąd będą przychodziły, prawda, jak te kolejne dyrektywy będą wdrażane, jak zaczną napływać jeszcze imigranci, nie daj Boże, to będą oczywiście się wyczerpywały. Natomiast póki co ta emocja jeszcze gdzieś tam w części społeczeństwa jest i pozwala utrzymywać wysokie poparcie. Nie wiem, czy pan potrafi wskazać inne państwo, w którym rząd działałby tak jednoznacznie przeciwko własnym obywatelom po prostu, że jednak tam, nie wiem, nawet Słowacja, czy każdy inny kraj w zasadzie, Czechy, jakoś tam starają się dbać o ten interes swojego państwa. My mamy zarówno w przypadku PiS-u, chociaż może trochę mniej, jak również w przypadku Platformy Obywatelskiej działania, które są jednoznacznie ukierunkowane na interes na przykład Niemiec, Ukrainy, prawda, czy Izraela, no to zależy kiedy Stanów Zjednoczonych, prawda, jeśli chodzi o różne tam zakupy. I to jakby w Polakach nie wzbudza jakiejś niechęci. Czy my jesteśmy rzeczywiście takim społeczeństwem postkolonialnym, to związek z zaborami, z PRL-em, prawda, z okupacją i tak dalej, czy my może zawsze tacy byliśmy, bo to jest dla mnie osobiście niezrozumiałe. Znaczy, trudno im porównać, jak jest gdzieś indziej, bo oczywiście to oceniamy tylko bardzo wyrywkowo politykę innych krajów. Biorąc pod uwagę stosunek do Izraela, no to Stany Zjednoczone prowadzą w zasadzie jeszcze bardziej zaangażowaną politykę w obronie Izraela, wydaje się, że niemal bezwarunkowo, niż Polska. Więc no, jak Amerykanie to odbierają, no pewnie też różnie, tak? Ale mimo to no, Stany wielokrotnie zachowują się, jakby ten Izrael był po prostu 52, zdaje się, tak, stanem Ameryki, a nie jakimś osobnym państwem. W związku z tym pewnie w wielu sytuacjach, w wielu państwach zdarzają się sytuacje, gdzie politycy są, zwłaszcza tych mniejszych i słabszych, gdzie politycy są zewnątrz sterowni, znaczy realizują interesy jakiegoś bogatszego, większego sąsiada, który po prostu w ten czy inny sposób przekupuje część sceny politycznej, część klasy politycznej, żeby te interesy jego realizowała. No, Polska przed rozbiorami przeżywała dokładnie taki okres, gdzie no, stronnictwa ruskie, pruskie, austriackie rozrywały ją od środka i niestety jest to los wielu krajów, które okazują się wewnętrznie stabilne i słabe, że do głosu takie siły dochodzą. No, w Polsce mamy rzeczywiście Platformę, która jest takim stronnictwem pruskim w tej chwili. PiS, który próbował być stronnictwem amerykańskim, ale nie do końca wyszło dobrze, tak, bo Amerykanie przestawili wajchę w międzyczasie i PiS pokłócił się ze swoim własnym suzerenem i mamy w związku z tym no, te pozostałe partie to raczej się tak też orbitują wokół, nie mają pewnie jakiegoś samodzielnego patrona, nie sądzę, że PSL był tam jakoś specjalnie dogadany z kimś z jakąś międzynarodowych potęg. I w związku z tym mamy takie wyraźne tego dowody w polityce Tuska. No, wynikiem właściwie wszystkiego, co robi Tusk, jest to, żeby nie sprzeciwiać się interesowi niemieckiemu. Może też być oczywiście tak, i w wielu przypadkach na pewno tak jest, że ludzie sobie racjonalizują swoje poglądy. To nawet, że ktoś dostaje pieniądze z Niemiec. Ja twierdzę, że Platforma dostaje pewnie, nie na zasadzie, że wprost jakiś polityk do kieszeni dostaje, to może się zdarza, ale nie znowu tak często w przypadku pojedynczych polityków. Natomiast jeśli oni realizują tę politykę taką proniemiecką, to myślę, że z przekonaniem wielu z nich, że to jest dobre też dla Polski. Tak samo jak tam ci zdrajcy z Targowicy też byli przekonani subiektywnie pewnie w wielu przypadkach, że ratują Polskę przed uzurpatorami od Konstytucji III Maja, prawda? Bo to ta Polska zmierza w złym kierunku, a tu car nas uratuje. Czy tam caryca. Więc ludzie sobie są w stanie wytłumaczyć wszystko. Nie? Nawet jak kradną, to sobie często dorabiają do tego ideologię, że to w sumie świat będzie lepszy, jak zabiorę temu złemu człowiekowi, który tam dorobił się nieuczciwie i oddam tam komuś innemu. Więc pewnie oni też sobie to racjonalizują w ten sposób i wierzą, że w interesie Polski jest po prostu trzymać się Niemiec, nawet jeśli czasami wymaga to pewnych ustępstw i rezygnacji z jakichś tam swoich planów czy ambicji, bo w dłuższej perspektywie i tak to się opłaci. Pewnie tak by sobie to tłumaczył, prawda, Tusk, czy ktoś, kto próbowałby tego bronić. No ale rzeczywiście wydaje się, że to jest niestety politykanów, która nie jest w naszym interesie w bardzo wielu sytuacjach, tak? Że my nie potrafimy się postawić w niczym ważnym, no bo rządzą nami ludzie, którzy całą swoją władzę, pozycję polityczną zawdzięczają wsparciu ze strony Unii Europejskiej, czytaj Niemiec. Więc no, trudno, żeby teraz Donald Tusk strasznie walnął pięścią w stół Scholzowi i powiedział, że my się tu nie będziemy słuchać, skoro no wie, czym się skończyło to, jak się PiS nie chciał słuchać Niemiec. Ostatni temat, jaki chciałem poruszyć, znaczy związany z tym, co pan mówi właśnie, ponieważ pan był przez rok w tym Europarlamencie. Ja trochę się interesuję też historią, wiem, kim był Altiero Spinelli, czym jest traktat z Ventotene i mniej więcej domyślam się, po co powstał Parlament Europejski. Na ile ta pokusa tych wielkich pieniędzy, jakie niewątpliwie są dla każdego, kto tam się podczepi pod tą Unię Europejską, to jest motor napędowy dla polityków, żeby robić wszystko, niekoniecznie w interesie Polski, ale właśnie, żeby tylko dostać się tam właśnie i dorwać się po prostu do pieniędzy. I to jest pierwsza część pytania, a druga, na ile ten projekt właśnie Spinellego, który jest jednak w Unii Europejskiej przypychany w ten czy w inny sposób, ma szansę się domknąć, pana zdaniem? Czy politycy są przekupani? No tak, są. Ten mechanizm, cały mechanizm Unii Europejskiej to jest tak naprawdę forma korumpowania polityków pomniejszych krajów, żeby podporządkowali się interesom polityków dużych krajów, przede wszystkim Francji i Niemiec. Oni jako politycy dostają jakieś pieniądze do rozdawania swoim obywatelom, to tak jakąś taką porcję gadżetów wyborczych, prawda, sobie przywożą. Dzięki temu mogą wychodzić na takiego dobrego wujka. W zamian za to zobowiązują się prowadzić politykę, która jest bardziej w interesie tych, którzy te paciorki przysyłają. Z punktu widzenia całego kraju to się nie opłaca, no bo te paciorki nie są tego warte. Te pieniądze rozdawane przez polityków nie są tego warte, zwłaszcza, że są często źle rozdawane. Natomiast z punktu widzenia tych polityków to są pieniądze kluczowe, tak? Z punktu widzenia budżetu, którym dysponują, to bardzo zwiększa ich możliwości właśnie przekupywania wyborców. Więc z tego punktu widzenia ten projekt jest udany, działa dobrze. Działa tak, jak ma działać i rzeczywiście duże kraje są w stanie realizować swoje interesy kosztem tych mniejszych. Same wypłaty do kieszeni europosłów oczywiście też mają w tym jakąś rolę, natomiast pewnie najistotniejsze są te pieniądze, które politycy dostają po prostu do rozdawania. Czy ta polityka Spinellego, ta wizja Spinellego ma szansę się dopiąć, czyli czy zostanie stworzone jedno państwo europejskie? Mam nadzieję, że nie. Oczywiście bardzo trudno mi to ocenić. I tak to już daleko zaszło. Pewnie dalej niż się spodziewaliby przeciwnicy tego szalonego wówczas pomysłu w latach 40. formułowanego w czasie II wojny światowej. No to wydaje się, że jednak pewnie w którymś momencie napotka to na silne tendencje odśrodkowe, które ten projekt po prostu rozsadzą. Że zderzenie tych interesów rozbieżnych stworzy tutaj mieszankę wybuchową, której nie będzie dało się spójnie dalej ciągnąć. Zwłaszcza przy tym kierunku, który oni przyjęli, takiego bardzo daleko idącego regulacjonizmu, takiego przeginania z tą polityką klimatyczną i tak dalej. Wydaje mi się, że to się musi jednak skończyć niedobrze, również dla samego projektu. Co akurat oceniam dobrze, tak, no bo generalnie jestem przeciwnikiem jednego dużego państwa europejskiego. Natomiast to nie można wykluczyć tego, że jakimś cudem uda się utrzymać sterowność i jakoś podporządkować do końca te kraje, przynajmniej na jakiś czas. Więc to zależy od też sposobów, w jaki to byłoby realizowane. Mogę sobie wyobrazić sposób takiej bardziej racjonalnej Unii Europejskiej, która nie ma aż takich szalonych wymagań, prawda, która odnosi w związku z tym sukcesy gospodarcze i dzięki temu coraz łatwiej jest przekonać tych obywateli, którzy się po prostu zrezygnowali z niezależności, bo dzięki tej rezygnacji Unia będzie się rozwijała jeszcze lepiej i jeszcze szybciej. Ja się zastanawiam, ilu polityków czytało traktat z Ventotene, bo tam jest jednoznacznie napisane, że armia europejska, którą teraz próbuje się stworzyć, ma służyć do dyscyplinowania krajów, które by się nie chciały podporządkować temu ładowi takiemu, nazwijmy to, jednej wspólnej Europie, prawda? I nawet Jarosław Kaczyński kiedyś popierał bardzo budowanie armii europejskiej. Nie wiem, czy świadomie zdawał sobie sprawę, po co taka armia miałaby być budowana, bo chyba nikt nie wierzy w to, że ona by stanowiła jakąś realną siłę zabezpieczającą Europę przed zewnętrznym zagrożeniem. Nie wiem, jakie jest Pana zdanie. Nie, no oczywiście to jest Armia Europejska, to jest koniec już niezależności i Kaczyński. No to widać, jak małą mądrością jest nasza polityka rządzona. Ten Kaczyński, którego wszyscy posądzają, jakieś tam dalekosiężne plany, jakieś szacher, macher, prawda, zakulisowe, że on tam za wszystkie sznurki uciąga, a jednocześnie formułuje tak głupie pomysły, nie wiem do końca, co on chciał w ten sposób osiągnąć. Chciał przez chwilę odrzucić od siebie oskarżenia o bycie eurosceptykiem. Tak? Ja wam pokażę, ja tu poprawię jakiś taki projekt, który jest daleko idący i teraz już nikt nie będzie zarzucał. Oczywiście to się nie udało i tak mu zarzucają, a tylko stworzył jakiś precedens na przyszłość do popierania tego. Okej. Na koniec jeszcze takie krótkie pytanie. Czy cieszy się pan, że Grzegorz Braun dostał się do Europarlamentu? No pewnie wolałbym, żeby się dostał mimo wszystko ktoś z frakcji wolnościowej. Natomiast oczywiście cieszę się z każdego mandatu dla Konfederacji, bo to oznacza, że jakiś kolejny lewak nie zajmie miejsca w Parlamencie Europejskim i nie będzie głosował na szkodę naszego kraju. A czy uważa pan, że, no bo różnie się mówi o Grzegorzu Braunie, że no są ludzie, którzy chętnie by go już nie widzieli w Konfederacji. Czy pan uważa, że on stanowi wartość dodaną dla Konfederacji? Czy stanowi bardziej problem? Mam mieszane odczucia co do tego. Wydaje mi się, że generalnie skrzydłami jest okej. Powinny być różne skrzydła w Konfederacji, żeby miała ona szerokie poparcie. Natomiast no, sposób, w jaki pan Grzegorz gra na swoim fortepianie, powoduje często zagłuszanie, celowe zagłuszanie wszystkich innych fortepianów dookoła. Rozumiem. No nic, dziękuję bardzo za rozmowę, panie Dobromirze. Trochę problemów technicznych, ale jakoś to się poskłada. Także ja muszę lecieć, bo na pociąg się śpieszę już teraz, także... Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda się w lepszych warunkach technicznych porozmawiać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.